Witam serdecznie Wagi w czytaniu od 24 czerwca do 30 czerwca 2019 roku. Zobaczymy, co też Wam przyniosą energię tego tygodnia. Sprawiedliwość. Królowa Kielichów. Król Kielichów. A, przepraszam, że otworzyłam. Co pomaga, co szkodzi. Single i pary. Magiczny tydzień, obserwacje, przypatrywanie się, podpatrywanie, śledzenie. Dobrze, zdrówko, emocje. Zdrówko, emocje. No to by się zgadzało. Dobrze, moi drodzy, jeszcze będziemy tak. Mamy tutaj wróżeczki, ja postawię z tej strony, one będą mniej widoczne. I oczywiście karta. Karta tak lub nie na ten tydzień. Tak lub nie na ten tydzień. Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy energię tygodnia. Ja tutaj wezmę starota mistycznego dla Was. Energię tygodnia. Przetasuję karciole. Lecimy. Lecimy. Dziesiątka mieczy. Król buław. Czyli z kimś się żegnacie, kogoś odsuwacie i mag, ponieważ podwójnie pokazuje się mag, to powiem tak, nie oszukujcie, drogie wagi, nie kantujcie, nie wprowadzajcie zamieszania niejako, bo poniesiecie sromotną klęskę z tego tytułu. Tu jest tak, wprowadzenie kogoś w błąd, oszustwo, kanciarstwo, tak, jesteście tymi magami, król buław, czyli wprowadzanie nie swojej energii w życie i tak, no być może to ktoś, tak, bo karty są dualne, że ktoś wprowadza w wasze życie kanciarstwo, oszustwo z nie taką energią jak potrzeba, czyli w coś stabilnego wprowadza złą energię, no i ponosi przez to konsekwencje. Więc niejako tutaj trzeba odpuścić, zero konfabulowania, gdzieś tam stajemy na nogach, tak twardo stoimy na nogach i nie bawimy się albo nie wchodzimy w potyczki ludzi trzecich w dyskusję, bo tylko my poniesiemy z tego tytułu klęskę. Dobrze, życie zawodowe, uwag, sprawiedliwość, królowa kielichów i król kielichów, czyli stawiałabym, że będą to w większości tutaj bardziej czytanie odnosi się do ludzi zaprzyjaźnionych, do par, które gdzieś tam coś stworzą, chcą coś stworzyć, obserwują, podpatrują, patrzą, mają na to pieniążki, mają zasobność i chcą stworzyć coś wspólnie, razem. Lub są to spółki, no są to przyjaciele, ale są to przyjacielskie spółki, zaczęcia. I jest tutaj mnogość, czyli kupujemy coś, sprzedajemy coś, coś nam się udało stworzyć, ale jest taka mnogość i nie wiemy tak naprawdę, co wybrać, co możemy na daną chwilę kupić, sprzedać, lub w co zainwestować. Jeżeli chodzi o pracę, to pracę dostajecie, drogie wagi. Pracę dostajecie prawdopodobnie w spółce lub praca jest u małżeństwa, bo jest tu królowa kielichów i król kielichów, czyli stawiałabym, że może być to para lub są to dobrze znajome osoby, które niejako nie są nierozłączne. Ogólnie jest to bardzo fajny tydzień, jeżeli chodzi o pracę. Niewiele się w tej pracy dzieje, bardziej takie emocje, bardziej takie badanie, przyglądanie się, w co się wstrzelić, w co wskoczyć, jaki projekt podjąć, jakie decyzje podjąć. Podejmiecie, myślę, że pod koniec tygodnia przynajmniej staniecie przed wyborem, są dwie karty wyborów, tak? Więc niejako stajecie przed wyborem i ten jeden kielich będziecie musieli wyjąć i prawdopodobnie ruszycie wtedy do jakiejś tam pracy, walki, tak, o ten swój przyszły byt. Jeżeli chodzi o single tutaj coś tną, zostawiają przeszłość za sobą, stają się bardzo takie nie w swojej energii, o tak bym powiedziała, nie są zrównoważone,
One są otwarte, one są zadowolone, one sobie patrzą, podpatrują, kogo by tutaj, gdzie się wstrzelić, co tu zrobić, jakie podejść, jak tu podejść. I podpowiadam, drogie single, że jeżeli macie kogoś na oku, jeżeli macie kogoś na oku, to po prostu podejdźcie jak najbardziej uczciwie i wtedy będzie wszystko ok. Jeżeli chodzi o związki, związki mówią o tym, że gdzieś się razem wybieracie, jedno drugie oszukuje, to przede wszystkim, a nie powinno tak być, i jedno z Was podgląda drugie, co się dzieje, czy właśnie jest taki szpieg, jest taki szperuś, takie patrzenie, sprawdzanie telefonów, no, przeróżne tutaj takie do, po wręcz aż takie drastyczne podpatrywanie partnera, nie ma sensu, do niczego to nie prowadzi, natomiast najlepiej się wyciszyć, bo i tak czeka Was rozmowa pod koniec tygodnia, i tak czeka Was rozmowa jakaś pod koniec tygodnia, niektóre wagi są zmęczone, bym wręcz powiedziała, swoimi związkami, muszą odpocząć, niektóre tęsknią za tym, żeby odpocząć, bo nie mogą sobie poradzić z myśleniem o swoim partnerze, niektóre partnerstwa no, przechodzą chłodniejsze, czyli ten tydzień będzie taki chłodniejszy, jeżeli chodzi, słuchajcie, o emocje, bardziej będziecie się skupiali nie na sobie nawzajem, tylko bardziej na pracy, na takich sprawach życia przyziemnego. Jeżeli chodzi o zdrówko, no aha, i jeszcze z drogie wagi, no właśnie, no jeżeli chodzi o zdrówko, no to tutaj w emocjach, to tutaj bym tylko powiedziała, że zazdrość, drogie wagi, nie wiem czemu, ale pokazuje mi się u Was, że albo o Was zazdrość, lub z Waszej strony zazdrość. Część wag, jest to czwarty bodajże znak, który pokazuje, że drogie Panie wagi, te, które czekały na dzieciątko, to je poczniecie lub też urodzicie, także przebiegnie to bez żadnego problemu. I myślę, że tutaj szczęścia nie z tego tytułu nie zabraknie. Jeżeli chodzi o Was, drogie wagi, o zdróweczko jeszcze, to jest tylko emocje. Tu nie widzę nic złego, bo tu jest walka, to jest uzdrowienie, nawet bym wręcz powiedziała uzdrowienie. No czasami cesarzowa mówi o tym, że są to drogi rodne, tak, u kobiet, u mężczyzn, no dokładnie to samo, natomiast raczej nie. Ale karta podpowiada, moi drodzy, szczególnie dla tych, którzy lubią takie związki, gdzieś tam skoczyć sobie w bok, drogie wagi, uwaga na zarażenie, bo tutaj jest płacz. Tu jest wybór, możecie nie skorzystać z danej oferty, a jak pójdziecie, to po prostu jest jakieś zarażenie. No tak mi się pokazuje choroba, tak mi wskoczyło na myśl. Bardzo mi przykro, że tak się pokazuje, no ale niestety jest. Czytając kolektywnie, moi drodzy, jesteście, drogie wagi, macie wszystko w ręku, macie pieniądze, macie mądrość życiową, macie wszystko, o czym mówi tutaj mag. I tutaj kończy Wam się różnorodnością pomysłów. Musicie się zdecydować, bo kończycie tydzień różnorodnością pomysłów, czyli gdzieś tam nie ma rozwikłania, rozeznania w tym, co możemy teraz robić, w co się wstrzelić, żeby było dobrze, czyli nadal takie rozbijanie tych kielichów na 7 sztuk. Niektóre wagi mają problem, moi drodzy, z prawem. Z prawem jest tu sprawiedliwość, ewidentnie mówi, czyli jakieś fałszerstwo, jakieś kanciarstwo, niepotrzebna walka, bo na tym tracicie. Czyli cały tydzień, jeżeli coś tam zmajstrujecie, powiecie w szczególności, bo chodzi o słowo, jeżeli powiecie coś nie tak, a będą to sprawy urzędowe, sprawy sądowe, to poskończy się to dla Was bardzo niepozytywnie. Jeżeli chodzi tutaj, bo tutaj jeszcze tak dla związków, niektóre związki widzę, że podpatrują kogoś, tak jakby inną rodzinę, innych znajomych, patrzą jak się życie rozwija u tych ludzi, i zamiast, moi drogie wagi, w związkach, jeżeli macie kogoś takiego bliskiego, to zawsze taka dobra rada dla nich, podpowiedzcie, że bo to jest takie ewidentne podpatrywanie kogoś z otoczenia, kogoś bardzo bliskiego, na kim Wam zależy. I tutaj warto podpowiedzieć, że żona, mąż jest wartością największą. Dobrze, co nam mówią tutaj wróżki na ten tydzień? Nowa droga zawodowa, czyli niejako tutaj koreluje tutaj z kartami. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowy
pozytywne skutki. Czyli skupić się na pracy w tym tygodniu, na tym, co daje przyszłość, co daje lepsze jutro. I teraz odpowiedź tak lub nie, moi drodzy. Ósemka. Walka. Czyli zadajcie pytanie za 8 dni, czyli w następnym czytaniu możecie zadać sobie pytanie, bo na ten tydzień niestety nie daje to pozytywnej odpowiedzi. Dobrze, moje drogie wagi, zapraszam serdecznie na czytanie tygodniowe, znaczy kolejne tygodniowe czytanie oraz na horoskop na lipiec. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie, łapki w górę na odcięcie oczywiście, to co dobre, żebyście zabrali, to co złe odcięli. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.